Okej, słuchajcie, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Jakbyście się zastanawiali, akurat czekajcie, nagrywanie wystartowało. O czym z Moniką rozmawialiśmy? To w sumie nie wiem, czy to mogę mówić. Tak, to my z Moniką rozmawiamy, słuchajcie, o operacjach akurat. Tak się trafiło, więc... Takie upiększające, tak. Upiększające, bo tak, dokładnie. Monika mnie tu zachęca do poprawiania swojej urody. Ja mówię, że jestem piękny taki, jaki jestem. I jakby liczy się mózg, a nie oczywiście piękno zewnętrzne, ale Monika mówi, nie, słuchaj, tu musisz ewidentnie iść na plastyczną. Dobra, słuchajcie, a poważnie to rzeczywiście, co prawda, troszeczkę było o tym, ale przede wszystkim planowaliśmy grand finale. Ja już teraz, słuchajcie, mogę powiedzieć, ponieważ kończymy 14 czerwca, czyli w połowie miesiąca, przed samym końcem roku szkolnego. Troszeczkę rzeczywiście ze względu na to, że akurat ja niestety idę na operację i tu całkiem poważnie, ale kończymy 14 czerwca i słuchajcie, już teraz zapraszam was na 14 czerwca, ponieważ będzie wtedy grand finale, na razie nie zdradzamy co, ale będzie się działo. Na pewno. Tak więc Monika obiecała tu jedno, ja też swoje obiecałem, no obiecywaliśmy sobie nawzajem i liczę na to, że te nasze obietnice się spełnią i wy przede wszystkim na tym zyskacie. Ale póki co, słuchajcie, zanim was oddam w ręce Moniki, to jeszcze tak zwane benefity, jakby ktoś szukał, tylko dla naszych słuchaczy, czytelników, oglądaczy, tak to możemy nazwać, uczestników webinarów. Słuchajcie, jeżeli szukacie podłogi interaktywnej, to przy zakupie Smart Flora od Mentora, czyli naszego partnera, dostajecie gratis do Smart Flora takiego zabawnego robota. Monika zawsze ma go gdzieś pod ręką. To jest bardzo, bardzo zastanawiające. Czy to jest... A patrzcie, jeszcze wodę pije. Ona się tam wychyla, czegoś szuka, zaraz wyciągnie pewnie Kodeja, jak znam życie. Nie, tak więc, a jednak był dalej. Dobra, ale słuchajcie, to można dostać oczywiście robota gratis do Smart Flora na hasło zainspirowani. A tych, którzy jeszcze nie korzystali na przykład ze Smart Flora, to ja powiem, że można go sobie całkowicie za darmo, słuchajcie, do szkoły wypożyczyć. Świetnie sprawdza się na przykład na wszelakiego rodzaju terapiach, rewalidacjach i tak dalej, bo ma fajne, naprawdę fajne ćwiczenia, których można używać. Wiem, bo sam chociażby w zeszłym tygodniu go używałem. A póki co, ja jestem, będzie certyfikat, nie ma łatwo, musi być ankieta. A dzisiejszy temat, słuchajcie, Teacher Made, o którym opowie wam Monika. I za to lubię Monikę, bo przy niej zawsze poznaję bardzo ciekawe aplikacje i nigdy będzie ciekawe, zobaczysz. Będzie ciekawe, dokładnie. Tak więc niestety nie było żartu na początek, ale postaram się coś na koniec przygotować, bo tak poważnie dzisiaj zaczęliśmy. No, czy przeszpera internet, znajdzie jakiś żart, spokojnie, coś będzie. Tak więc nie, ja coś wymyślę po drodze. Wystarczy, że pooglądam, jak opowiada o Teacher Made. Dobra. Ja znikam na czat, jestem z wami także na Facebooku i zostawiam was w rękach Moniki. Dzień dobry, na prawie ostatnim naszym spotkaniu, no przedostatnim, bo jeszcze wielki finał. I dzisiaj mam taką super aplikację i to jedna z tych, wiecie, gdzie człowiek się zaloguje dawno temu, coś tam utworzy, niby mu się tam nie podoba, a potem przypadkiem spotka kogoś, kto mu powie, ej, słuchaj, ale ja tutaj takie coś robię. No i tak było ze mną. Moja koleżanka Ania Piechota z grupy nauczyciela angielskiego mówi do mnie, weź sobie tam zrób kartę pracy. Ja mówię do niej, a daj ty święty spokój, ja mam live worksheets. A ona mówi, no ale weź to ja ci pokażę. No i pokazała mi tam swoje karty pracy, ja jej pokazałam, zapytałam kilka rzeczy, mówię, też mam jakieś ze 3 karty pracy, ale jakoś mi to nie przypadło do gustu. A ona do mnie mówi, że tak, jak ona by to robi, jakby to było płatne, któregoś dnia to ona by to kupiła. Myślę sobie, nie no, jak Ania by to kupiła, no to ja już tam się zagłębię w tą aplikację. No i rzeczywiście wciągnęłam się, okazało się, że aplikacja jest banalnie prosta, powiedziałabym, że w porównaniu z Live Worksheets dziecinnie prosta, dlatego to mój ten dzisiejszy pokaz zajmie około 30 minut, bo zobaczycie, jak w bardzo prosty sposób można zrobić super interaktywną kartę pracy, gdzie wynik jest rzeczywiście obliczany prawidłowo.
Czyli tak jak my sobie ustawimy liczenie wyniku, tak rzeczywiście będzie. Dzieci nie muszą mieć zakładać żadnego konta. Wystarczy tylko, że mają swój pseudonim artystyczny i używają, żeby otworzyć kartę, używają zawsze tego samego magicznego pseudonimu. Ja znam pseudonimy moich dzieci, oni też mają jakieś swoje, którym się wpisują. I wy dzisiaj też będziecie przez chwilę moimi uczniami. Obiecuję, że karta będzie, pracy będzie prosta. No bo pewnie tak jak ja, tak i wy też gdzieś tam w głębi duszy już macie trochę dość tego online i tych wszystkich technologii i też chcecie odpocząć, ale wierzę głęboko w to, że są takie rzeczy i takie aplikacje i taka edukacyjna wartość dodana tego nauczania zdalnego, która z Wami zostanie na później, a ta aplikacja zostaje ze mną na 100%. Zobaczcie. Udostępniam mój pulpit i tu tylko Sylwester, powiedz mi, czy widzisz mój pulpit? Widać, nawet widziałem, że poczty nie sprawdziłaś. To ja regularnie nie sprawdzam. Ostatnio, nie mam czasu. Okej, dobra, słuchajcie, no to teraz zobaczcie. Jesteście na moim koncie. Aplikacja, w tej chwili ten plan Pro Open House jest zupełnie za darmo, także możecie korzystać ze wszystkich absolutnie funkcji. Aplikacja zawsze w części będzie darmowa i to w takiej części, która jak najbardziej przyda się nam, nauczycielom. Ale ja już wiem, że nawet jak gdzieś w którymś momencie stanie się płatna, to tak jak powiedziała moja koleżanka Ania, ja również najprawdopodobniej skuszę się na tą aplikację, ponieważ niewiarygodnie ułatwiła mi życie, szczególnie przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Ja wymyśliłam sobie takie piątki, które nazywały się Exam Gym. To były takie zadania egzaminacyjne, które nigdy nie były na ocenę, ale zawsze gdzieś była informacja zwrotna, co trzeba zrobić, co trzeba powtórzyć, no i jaki procent z tego zadania się otrzymało. I to była w Librusie ocena T lub po prostu plus. I w komentarzu pisałam procenty. Świetna informacja zwrotna, chyba nawet lepsza niż wszystkie testy. I tak sobie te karty pracy przygotowywałam właśnie w tej aplikacji. Patrząc na górny panel, mam tutaj informację, że tu kryją się wszystkie moje karty pracy. Tu create, to już pamiętamy z niejednej aplikacji. Create oznacza stwórz. Tutaj są różne pomysły od innych nauczycieli, jest blog, informacje, co tam jeszcze można się nauczyć w tej aplikacji oraz oczywiście cały tutorial na początek, który niestety jest w języku angielskim, ale jak za moment zobaczycie, aplikacje są tak, ikonki są tak uniwersalne, że nie jest to w ogóle problem. No i na końcu jest oczywiście mój panel, taki mój profil, czyli mogę edytować informacje o mnie, uaktualnić hasło lub je zmienić i się wylogować. Po lewej stronie pod My Worksheets są moje foldery i ja mam folder Exam Gym. Tak wyglądają karty, one są ponumerowane. Jest numer, ja wiem, co tam się kryje za tym numerem. No i dla której klasy był to folder, były to zadania przygotowane. Tego nie mogę otworzyć, bo nie wszystkie dzieci wymyśliły sobie taki pseudonim, że byłyby niemożliwe do zidentyfikowania. Dlatego dla bezpieczeństwa pokażę tylko tyle. Tutaj assigned to są karty pracy, które zadałam uczniom. Te karty pracy zadaje się już tak prosto, że już prościej to naprawdę nie można. Zaraz zresztą sami zobaczycie. Mogę też podzielić się jakąś kartą pracy z innymi nauczycielami. No i oczywiście kliknąć Recent. To są ostatnie przygotowane przeze mnie karty pracy. No to do dzieła. Uwaga, chciałabym stworzyć swoją kartę pracy. Żeby taką kartę pracy stworzyć, muszę najpierw
mieć jakiś PDF albo jakiś obrazek, cokolwiek. No, najlepiej to jest po prostu mieć PDF, bo on się bardzo szybko ładuje. Czyli robię sobie w Wordzie lub w Canwie jakąś dowolną kartę pracy na dowolny przedmiot. Ona może składać się na przykład z odpowiedzi ABC, z jakichś pudełeczek do zakliknięcia, jakichś pól do zaznaczania, może to jest ćwiczenie połącz. Czyli prawie wszystko to samo, co w Live Worksheets. Potem taki PDF zapisuję sobie u siebie na dysku i będę go wykorzystywać tutaj przy tworzeniu karty pracy. Jeżeli korzystacie z Live Worksheets, to wiecie, że tam potrzebne Wam są kody, na przykład Select A, czy tam Select 1, Select 2 i tak dalej, Join. I te kody trzeba pamiętać. Tutaj nie trzeba nic pamiętać. Trzeba zapamiętać tylko skrót klawiszowy, Ctrl D, i to jest Ctrl D, to znaczy powielanie okienek. Do roboty. Uwaga, tworzymy kartę pracy. Możemy ją stworzyć na dwa sposoby, czyli klikając na górnym granatowym panelu Create Worksheet, lub możemy tą kartę stworzyć klikając Actions, czyli akcje, i tu też jest stwórz folder albo stwórz kartę pracy. Kliknęłam stwórz kartę pracy. Teraz muszę nadać mojej karcie pracy tytuł. Napisałam mentorowe inspiracje, nie dodaję jej do żadnego folderu, będzie taką luźną kartą pracy, no i opis, czyli to mogą być cele lekcji, czy cokolwiek tam sobie wymyślicie. Ja napiszę karta próbna. Teraz bardzo ważna informacja. Wasz PDF nagle nie ożywa, on jest tylko tłem, czyli background. To znaczy po angielsku tło, i to znaczy tutaj dodaj właśnie ten swój PDF, który się stanie tłem. Klikam w to pole lub po prostu przesuwam coś z pulpitu. I zobaczcie, przygotowałam kartę pracy szkoleniową. To jest PDF, który składa się z dwóch stron. Chwileczkę się ładuje. Mam nadzieję, że za chwilę załapię. Czasami to chwilę zajmuje, czasami całkiem szybko. No tutaj mam dużo zdjęć, więc ten PDF też pewnie jakiś troszkę większy jest. Jeśli nie, to za moment odświeżymy stronę i spróbujemy jeszcze raz. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. W razie czego mam też gotową kartę pracy załadowaną, więc przewidziałam sprawę. O, już jest. Czyli jeszcze raz tytuł. Mentorowe inspiracje. Karta pracy próbna. I teraz mogę wybrać, czy chcę spośród załadowanych rzeczy wybrać tylko jedną stronę, czy wszystkie. Maksymalnie można załadować 12 stron. No i klikam stwórz mój plik. Obie, zobaczcie, strony są zakliknięte. One są w niebieskiej rameczce. Make my file, czyli stwórz mój dokument. Gotowe. No i teraz to, co widzicie tutaj na pierwszej stronie, to jest PDF przygotowany przeze mnie. Na górnym panelu mamy coś, co troszkę nam przypomina dokument Word, czyli plik,
Możemy dodać pustą kartkę, pół pustej kartki i tak dalej. Możemy zmienić PDF. Przypominam, że tło, to nie o to chodzi, że zmieniamy tło i będzie teraz nie białe, tylko różowe, tylko to jest naszym tłem, jest PDF, który wrzuciliśmy do aplikacji. Mamy podgląd, czyli możemy zobaczyć, jak ta karta pracy wygląda. Możemy edytować, sformatować, wstawić tutaj różne rzeczy, czyli różne pola aktywne możemy wstawić przy pomocy tego panelu, który mamy tutaj u dołu. Ja przejechałam właśnie kursorem po tym panelu. Lub możemy wykorzystać opcję insert, czyli wstaw, a to słowo już zapewne znacie, bo ono się pojawia też w Genially i tam też insert oznacza wstaw. Wyniki, czyli jak będą naliczane punkty za każdą lukę. Na przykład można wybrać, że każda luka przygotowana przeze mnie to jest jeden punkt. Lub możemy w ogóle czegoś nie sprawdzać, bo jeżeli zrobimy pole na imię i nazwisko, to musimy na tym polu zrobić opcję nie sprawdzaj, po to, żeby nie liczyło się to jako punkt. No i mamy też pomoc. Pomoc jest po angielsku, ale wszystkie elementy można zobaczyć na filmach. Ja omówię te najbardziej potrzebne. Popatrzcie, chciałabym, żeby dzieci podpisały obrazki. W tym celu wybieram opcję krótka odpowiedź i rysuję pole w tym miejscu. Mogę delikatnie rozciągnąć i teraz, żeby nie rysować kolejnych pól, wciskam Ctrl D i to ten sam rozmiar pola kopiuje mi się tyle razy, ile potrzebuję. Teraz zaznaczam to pole i mogę tak kliknąć tutaj dwa razy i pojawia mi się pole edycji lub zaznaczyć i kliknąć niebieski przycisk na górnym panelu. Teraz mogę wybrać, ile punktów jest za to zadanie, na przykład 2 i wpisać właściwą odpowiedź mleko. Mogę też dodać inne odpowiedzi, które również są dobre, co jest bardzo przydatne na przykład na językach. Tutaj to zdanie musimy zakliknąć, jeżeli ważna jest wielka, mała litera. Tutaj u mnie nie, mogą napisać wielkimi literami. Zresztą pamiętajcie, że jak piszą na telefonie albo na tablecie, to dzieci bardzo często zapominają o tym, żeby odkliknąć wielką literę. I potem dostajemy na przykład wszystkie rzeczowniki wielką literą. Zapisujemy zmiany i robimy to z kolejnym okienkiem. Ogórek, jeden punkt albo dwa, tak jak tam. Zapisz zmiany. Zupa. Dwa punkty. Zapisz zmiany. Pierwsze zadanie zostało przygotowane. Teraz wybierz właściwą odpowiedź. 2 razy 3. I chcemy, żeby dziecko zaznaczyło A, B lub C. W tym celu potrzebujemy wielokrotny wybór. Czyli otwieramy i mamy do wyboru 3 rzeczy, bo to jest tak 2 wybory, 3 wybory, 4 wybory i tak dalej. Ja wybieram 3 i rysuję to pole w tym miejscu. Czyli zamiast literki A, B, C pojawią nam się kulki i teraz muszę zaznaczyć, która odpowiedź jest prawidłowa. I 2 razy 3 to jest 6, czyli zaznaczam 6. Zadanie trzecie to jest odpowiedź na pytanie. Jakiego koloru jest ogórek? I tu wstawiamy sobie znów krótką odpowiedź. Czyli rysujemy pole
edytujemy naszą odpowiedź. Ogórek jest zielony. Za jeden punkt zapisz zmiany. Następna rzecz to jest połącz. No i tu spójrzcie, wykorzystaliśmy już pole. Tutaj jest rozwijalne menu. To jest dłuższa odpowiedź albo jakiś nawet paragraf, czyli może być miejsce na wypracowanie. Oraz opcja połącz. Opcja połącz wygląda tak. Zaznaczamy te strzałki i zaznaczamy pierwszy przedmiot. Ctrl D. Kod w całości i napisy. Czyli znów wybieram to, zaznaczam. Ctrl D. I już. No i teraz tylko jeżeli pamiętacie z Live Worksheets, musielibyśmy wpisywać kody. Tutaj jest sytuacja o wiele prostsza, bo klikamy Shift, przytrzymujemy go i zaznaczamy dwie odpowiedzi do siebie pasujące. One się wtedy łączą niebieską kreską i zmieniają swoje tło na zielone. I to samo robię z kotem, czyli zaznaczam Shift. Przepraszam, jeszcze raz. Odklikuję się i kod również, czyli Shift i zaznaczamy dwie odpowiedzi, które do siebie pasują. I już gotowe. Kolejne zadanie, bardzo dla mnie ciekawe, to jest gorące pole. Ono jest tutaj w formie takiego ognia. Klikam ten ogień. I zaznaczam wszystkie rzeczy, ale żeby po prostu nie rysować tych pól cały czas, to znów Ctrl D i przesuwam na kolejne kwadraty. Teraz to moje pole jest jeszcze nieaktywne. Muszę znów zaznaczyć i tu jest ulubiony sport lewego toku, no nie tenis. W związku z tym zaznaczam, że tak, tu są za to dwa punkty. Ok, no i teraz tak. Czy powinni kliknąć, czyli klik, czy unclicked? Unclicked, nie zakliknięte. Zaznaczam, że tego nie można kliknąć, bo to nie jest prawidłowa odpowiedź. Zapisz zmiany. Przepraszam na sekundkę. Robię to samo z drugim polem. Klikam i zaznaczam, że to pole ma być nieklikniente, czyli unclicked za jeden punkt. Zapisz zmiany. Natomiast to pole ma być zakliknięte, bo to jest piłka nożna. No i tu za to, jak zakliknął, dajmy im 4 punkty. Zapisz zmiany. W przypadku obrazków tą sztuczkę można również zrobić przy pomocy takich checkboxów. Czyli klikamy checkbox, 3 wybory i rysujemy pole na wszystkich obrazkach. I wtedy zaznaczamy ten, który ma być kliknięty, czyli ten. No ale te magiczne pola wyglądają dużo lepiej. Cofam ten wybór. I zostawiam tylko magiczne pola. Jeszcze tylko sprawdzę, czy aby na pewno dobrze kliknięty. To gorące miejsce przyda się jeszcze w takim zadaniu. Zobaczcie, gdzie jest rozsypantka wyrazowa i trzeba zaznaczyć wyrazy z U niewymiennym. No tutaj nie uda nam się zrobić checkboxów, czy ABC, czy prawda, fałsz. Bo to musiałoby być wszystko w jednym
w jednej linii, a wyobraźcie sobie, że na przykład mielibyśmy te słowa jako chmurę wyrazową, to tutaj bardziej nam się przyda właśnie ten hotspot, czyli ten ogieniek. Nie wymienia się mózg, czyli rysuję pole na mózgu. No i teraz Ctrl D, mysi królik, Ctrl D. Okay. I teraz na pozostałych Ctrl D. Okay. No i teraz musimy określić, co ma być zakliknięte, a co ma być niezakliknięte. Czyli klikamy, zaznaczamy słowo dwa razy i to ma być zakliknięte, za jeden punkt. Ale stół się wymienia, więc ma być niezakliknięty. Mysi królik się nie wymienia, więc powinniśmy go kliknąć. Wół bo woły, więc nie klikamy. Ogół klikamy. Pół klikamy, nie klikamy. Nie klikamy, klikamy, klikamy. I zobaczcie, w ten sposób przygotowałam kartę pracy sześciozadaniową. Mogłabym jeszcze bez problemu wstawić tutaj wypracowanie do napisania, czyli dać tytuł i wstawić dłuższe pole. Mam tutaj do wyboru, czyli open answer. Ja tutaj wpiszę po prostu takie pole i zobaczcie, to pole również można edytować i wpisać taki początkowy, początek zdania. Dawno temu w naszej szkole save changes, tutaj zapisz i to jest początek wypracowania do dokończenia. No i spójrzcie, karta pracy gotowa, a zajęło nam to raptem 5 minut, może 10. Co jeszcze można tutaj zrobić? Można dodawać tekst. Czasami na przykład gdzieś zapomnimy coś w PDF-ie zrobić, więc możemy tu bez problemu dodać od siebie. Można dodać obrazek, można nagrać swój dźwięk, czyli klikamy mikrofon. Wstawiamy dźwięk i mówimy na przykład podpisz obrazki. Jeśli klikniemy ten przycisk niebieski pod spodem, to nagranie wstawi się do naszej karty pracy. Ale możemy je najpierw odsłuchać. Podpisz obrazki. OK. Dodaję do karty pracy. Jeszcze się wstawia. O, już jest. Mogę też dodawać linki, czyli przeprowadzać uczniów gdzieś tam do internetu. Mogę po tym rysować, czyli na przykład się podpisać. OK. Mogę zakreślać. I ścierać oczywiście gumką. Kiedy to już wszystko zrobię, to jeżeli ten głośniczek już jest nieprzekreślony, tylko załadowało się nasze nagranie, to po prostu zamykam kartę pracy. Czyli zamknij krzyżykiem. I zobaczcie, karta pracy jest gotowa. Co możemy teraz z nią zrobić? Klikając Actions, czyli nasze działania,
mogę ją edytować, edytować własności, zrobić kopię, przenieść do folderu, podzielić się nią z kimś. Mogę też ją zadać jako pracę domową, podejrzeć. Ja teraz ją podejrzę. I tu dzieci mogą wpisywać. Proszę bardzo, łączyć ze sobą. Pojawia się kredka. Wybierać różne rzeczy. I tu mogą napisać wypracowanie, początek mają. Dobrze, zamykam i zadaję Wam pracę domową. Uwaga, klikam Create Assignment, czyli stwórz pracę domową. I teraz to jest bardzo ważne. Otóż możecie to połączyć z Google Classroom. Ja nie korzystam z Google Classroom, więc nie pokażę, jak to się robi, bo nie jestem nie mam utworzonych klas. Wybieram opcję Teacher Made, tą najprostszą. Teacher Made. Teraz klikam Next. Jak uczniowie mają się dostać do naszej karty? Bardzo prosto, bo mogą użyć konta Google, jeżeli takie mają, lub używając imienia lub ID, jakiegoś identyfikatora. No i moi uczniowie mają magiczne pseudonimy i ich używają. Klikam Next. Co uczniowie zobaczą, czyli jak powinien być wyświetlony wynik? Ja wybieram opcję punkty. Tu są punkty, punkty możliwe, punkty zdobyte, punkty możliwe. Można wybrać to, co Wam tam pasuje. Jaką informację dostanie uczeń, kiedy już zwróci pracę? Możemy dać tak, że nic się nie dowie, bo na przykład jeżeli chcecie sprawić coś i nie chcecie, żeby się ze sobą kontaktowali, bo tak to na przykład jeden zrobi, a wszyscy 10 minut później zrobią już bezbłędnie. Więc można wybrać tą opcję, czyli że żadnej informacji zwrotnej nie dostaje. Dopiero kiedy my sprawdzimy i powiemy, że karta pracy jest sprawdzona, uczeń jeszcze raz klika w ten link, wpisuje ten sam magiczny pseudonim i dopiero dostaje informację zwrotną. Lub można wybrać na przykład, że tylko wynik ogólny dostaje, ale nie wie jeszcze, co zrobił dobrze, dowie się dopiero, jak ja mu zwrócę tą pracę. Co będzie widział uczeń, kiedy już dostanie tą zwróconą pracę? No, wtedy powinien zobaczyć wynik i wszystkie prawidłowe i złe odpowiedzi, w związku z czym zaznaczam tą ostatnią kropkę. I klikam Next. Czy uczeń może tworzyć własne pola tekstowe? Nie. Czy może pisać po tej kartce? Też zaznaczam, że nie, ponieważ chciałabym, żeby klikał te moje odpowiedzi, bo wtedy naliczają mi się punkty. No i klikam Save. I w zasadzie praca domowa jest gotowa, czyli zadanie jest gotowe, czy to na lekcji stacjonarnej, czy to na lekcji online. Proszę bardzo, kopiuję tylko ten link. Zobaczcie, ten link kopiuję. I za chwilę Wy go ode mnie dostaniecie, ale najpierw ja wejdę do drugiej przeglądarki i spróbuję otworzyć jeszcze to. Spójrzcie. Tak wygląda karta pracy, którą otrzymał uczeń. No i teraz uczeń na przykład nazywa się Monika. Start. I już ma kartę pracy do zrobienia. Teraz, jeżeli ma kłopot ze wzrokiem, może sobie tą kartę pracy powiększyć i odsłuchać polecenie pani. Odpisz obrazki. I tu wpisujemy mleko, ogórek, zupa.
właściwą odpowiedź. No tu się pomyli, napiszę 7. Jakiego koloru jest ogórek? I tutaj zobaczcie, że jest niegramatycznie dokończone. Połącz. Ulubiony sport lewego. Zaznaczyłam piłkę nożną. I zaznacz wyrazy z U niewymiennym. Nastrzelam. Dawno temu w naszej szkole. Początek wypracowania jest. I teraz, jak uczeń już zrobił taką kartę pracy, ja ją pomniejszę, to ma dwie opcje. Pierwsza opcja to jest taka, że może ją zachować na później, bo na przykład jeżeli to jest 12 stron, to nie da się zrobić w chwilę. Trzeba robić przez dłuższy czas. Więc może zrobić save for later i zawsze, kiedy kliknie w link od nas i wpisze swój magiczny pseudonim, to zawsze wyląduje na tej swojej karcie pracy. Tylko zawsze musi wpisać to samo. Czyli save for later, jeżeli chcemy dokończyć pracę. Natomiast jeżeli chcemy już wysłać do nauczyciela, to klikamy I'm done, to znaczy zrobione. I chwilę się ładuje i za moment już będzie u mnie na koncie. O, już jest. Natomiast zobaczcie, czego się dowiedział uczeń, że dostał 80,77%, że zrobił 21/26, ale nauczyciel jeszcze sprawdza. No bo przecież mamy dyslektyków i oni mają prawo popełnić czasami jakiś błąd i czasami za coś tam damy jednak mimo wszystko jeden punkt więcej. W związku z czym, zobaczcie, niczego się nie dowie. Może oczywiście zrobić zrzut ekranu, wysłać koledze na WhatsAppie, no ale tu nie ma prawidłowych odpowiedzi. Natomiast w tym czasie ja, proszę bardzo, dostałam już od ucznia zadanie wykonane i widzę, że 21/26 i że robił to 24 maja o 20:52. Mogę teraz otworzyć jego pracę, czyli klikam na wynik. I widzę, oddał 20:52, robił 2 minuty. No i na przykład, kiedy robiłam exam gym i tam był do przeczytania tekst, jeden, drugi, trzeba było wybrać odpowiedzi, potem trzeba było coś tam wpisać, a ja dostaję pracę, która jest na 100%, a robiona w 2 minuty przez bardzo słabego ucznia. To było po prostu niemożliwe do osiągnięcia. No i co się okazało? Że no, we wszystkim kombinowali, nawet wtedy, kiedy coś jest nie na ocenę. No, ale cóż, takie życie. I tak egzamin wszystko zweryfikuje, chociaż może nie. Chyba nie weryfikuje wszystkiego jednak mimo wszystko. Zobaczcie, jaką mam tutaj informację. 21/26, 80, tak? I teraz już mogę skomentować i napisać, super, zrobiłeś, ale powtórz coś tam jeszcze. A tutaj mogę już oddać tą pracę uczniowi i wtedy uczeń zobaczy wyniki, dokładnie, co miał źle, co miał dobrze. Ale ja chciałabym coś tutaj jeszcze poprawić, na przykład zaliczyć jakiś punkt. To mam auto plus teacher, czyli 21 i jeszcze mogę coś od siebie tutaj zrobić. Lub mogę wybrać custom i całkowicie ocenić tę pracę jeszcze raz. Czyli na przykład wziąć z auto, że dostał 21/26, wpisać sobie tutaj 21/26, no ale tutaj jadę i patrzę sobie, że no dostał jeden punkt, no ale tu zielonego wpisał powiedzmy, czy coś, no dodam mu ten jeszcze jeden. OK. I tak dalej. Jeżeli szczególnie, jeżeli jest to wypracowanie, tak? No to za wypracowanie możemy czasami dać więcej punktów.
Oczywiście to trzeba wszystko zrobić na spokojnie w ustawieniach, żeby nam się zgadzało. Ale jeżeli już przeanalizowałam pracę ucznia, to mu ją zwracam, czyli klikam Return to Student, czyli oddaj. Co się wtedy dzieje na naszej liście? Zobaczcie, ja mam to zaznaczone, że ja już tą pracę przejrzałam, oceniłam i oddałam uczniowi. Co widzi wtedy uczeń? O, uczeń wtedy już widzi na zielono te prawidłowe odpowiedzi. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście to jeszcze jest nie wszystko, co tak naprawdę można zrobić w tej aplikacji, ale to i tak już jest bardzo dużo. No to teraz kopiuję ten link jeszcze raz i zadaję Wam w czacie i proszę Was, żebyście szybciutko poklikali tą kartę pracy i za moment, żebym zobaczyła Wasze wyniki na koncie, żebym mogła też pokazać, jak wygląda taki bogatszy raport z klasy. Poklikajcie proszę, link jest w czacie, a ja czekam na Wasze prace. Nie musicie się podpisywać imieniem i nazwiskiem. Proszę wymyślić pseudonim artystyczny. Jak zerkniecie do mnie, to popatrzcie, ja już wiem, kto pracuje. Jeszcze nie zrobione, ale już wiem, kto podjął próbę, kto otworzył kartę pracy. Dlatego też mówię, że ta aplikacja na pewno zostanie ze mną na stacjonarnie, bo ona mi bardzo ułatwi życie, szczególnie jeżeli chodzi o przygotowanie, o zadania zamknięte. Bo zadania otwarte, no zdecydowanie wolę sprawdzić na kartce, natomiast zadania zamknięte jak najbardziej, to mi zaoszczędzi bardzo dużo czasu i jednocześnie też da stały dostęp do karty pracy dla uczniów. Ona nie będzie u mnie zarchiwizowana, tylko tutaj na tym koncie. A będziemy to pewnie robić na lekcji, albo w sali komputerowej, albo na tabletach, albo na telefonach. Proszę bardzo, mam już pierwszą Kasi pracę na 100 punktów. Przeglądam. Jedyne, co mi tutaj brakuje, to taki ołówek do sprawdzania, taki jak mam w Live Worksheets, jak mam założone konta dla klas i takie zeszyty ćwiczeń, tam mam taki ołówek czerwony i mogę nim tutaj kreślić i pisać, ale mam nadzieję, że niebawem i tutaj taki ołówek się pojawi. Kasiu, już możesz zobaczyć informacje ode mnie. O, Jotka już momisia zrobiła, w związku z tym zaglądam. Przyglądam się, a tu jeszcze nieskończone jest. Momisia zrobiła na 100%, ale nie kliknęła I'm done, tylko kliknęła save for later. Więc wiem, że jest 100%, ale ponieważ nie zostało to oficjalnie zakliknięte, że już idzie do mnie, to nie mogę niestety nic poprawić. Ale tutaj jest napisane completed, JK, więc mogę otworzyć. Napisać komentarz. I zwrócić z tym komentarzem do ucznia. I teraz Jotka, jak otworzy jeszcze raz tę kartę pracy, czyli kliknie w link, no to będzie wiedzieć, co napisałam. Dobra, i tutaj mamy też już 100%. Pamiętajcie, że jeżeli zrobicie kartę pracy, to trzeba kliknąć I'm done. O, tu już też mogę.
Ok. I spójrzcie, bardzo fajna też informacja dla mnie, bo ja wiem, które już prace przejrzałam, a które jeszcze mam do sprawdzenia, które jeszcze nie odesłałam uczniom. Mogę też w ogóle tego nie robić, tak? Czyli dać im od razu odpowiedź, że jak tylko mi oddadzą pracę, to od razu widzą, co zrobili dobrze, a co źle. Bo czasami przecież jak macie 30 uczniów albo 32, to też jest ułatwienie. Natomiast no, online wiadomo, te informacje się przesyłają w zastraszającym tempie różnymi kanałami, dlatego też ja nie robię testów online. Natomiast robię te karty pracy nie na ocenę. I rzeczywiście myślę, że część uczniów na pewno robiła uczciwie i dlatego mam taki wgląd w ich możliwości, chyba o wiele lepszy niż tak normalnie, stacjonarnie, czy robiąc z nimi takie prawdziwe sprawdziany, bo sprawdzian to jest tylko jeden raz 45 minut, kiedy ktoś może się źle czuć. Natomiast online tak naprawdę byłam w stanie sprawdzić o wiele więcej i aż sama się sobie dziwię, że takie informacje mam o moich uczniach. Zastanawiam się, jak teraz to przenieść do opcji stacjonarnej. Myślę, że też da się to zrobić. I popatrzcie, mam wszystkie wyniki. Co mogę z nimi zrobić? Mogę je dostać jako PDF, jako plik. Spójrzcie do mnie na ekran. Ilość punktów, punkty możliwe 26 i tu są procenty. Bardzo fajna sprawa, naprawdę polecam aplikację wszystkim. Prosta w wykonaniu, prosta w organizacji. Czy ma jakieś wady? No ma tą jedną. Dla mnie to jest jedna wielka wada. Tam, gdzie mogą wpisać wypracowanie, to, że nie mogę tego poprawiać na ekranie przy pomocy jakiegoś magicznego ołówka i nie mogę w związku z tym na tablecie graficznym czy na tablecie tego zrobić, ale myślę, że oni tak intensywnie pracują i ciągle coś nowego tutaj dodają, że niebawem i ta opcja będzie, przynajmniej ja o takiej napisałam, że chciałabym taką mieć w pomysłach. A druga wada to jest ta, którą mają wszystkie aplikacje, czyli wszystko da się jakoś obejść. Więc i to też, ostatecznie dzieci mamy kreatywne. Ale na lekcji już nie. Więc na lekcji, kiedy pracują na tabletach, myślę, że jak najbardziej sprawdzi się i ułatwi pracę i nam. Czy ułatwi im? No też w pewnym sensie, bo zawsze mogą zajrzeć, zawsze mogą wrócić. A tak te sprawdziany leżą u nas ukryte w szafce i nie można już do nich wrócić. Natomiast przed egzaminem to jest ważne, móc wrócić do swoich błędów, popatrzeć jeszcze raz i coś tam przeanalizować. I to wszystko. Super, prosta, szybka, bardzo przydatna. Zostaje ze mną na nauczanie stacjonarne na 100%. Wracam do Was. A ja też. Tak, więc słuchajcie Moniki, bo już tego nietoperza jakiegoś tam wzięła, czy co Ty tam szykujesz na tą jesień? Jaką jesień? No na czwartą falę. A na czwartą falę? Nie, no to coś się wymyśli. Tak. Ja Wam mówię, to wszystko była wina Moniki, to nie to, że oni no, Chińczyków zganiają, ale my wszyscy wiemy, że Monika to jako ekspertka od narzędzi zdalnych po prostu chciała mieć okazję więcej popracować po prostu z użyciem różnego rodzaju jej ukochanych stronek. Ja tylko tak chciałem zapytać Monika, ale w sumie nie Ciebie, bardziej Twojego męża, czy on kiedyś spróbował odpalić Excela i podliczyć wydatki miesięczne na aplikacje, na te wszystkie portale, których używasz do swoich lekcji? Nie. To nie będziemy podawać. Słuchaj, ja coś kupiłam, ja nie kupiłam dużo aplikacji, naprawdę. Znaczy, ja wiem, ty to opłacasz Wordwalla, czekaj, dalej się już... Wordwall, Live Wonders, bo bez tego nie mogę żyć. Gimkit, ale to nie za swoje. To za mężowe. Nie, zdobyte. Tak to się mówi.
Dobra. Tyle. A przepraszam, jeszcze kanwę. Ale to kanwę to już od lat. Także to już tak, no, na firmę jest. Kanwę. I tyle. I tyle. No Wordwall był, to ja powiedziałem ja na Wordwall. Tak i słuchajcie, ja się jak najbardziej z Jasią zgadzam, Monika, oszczędzasz oglądania wielu tutoriali i wiecie co, na YouTubie strasznie dużo reklam jest, a jak my tutaj z Moniką nadajemy, to przynajmniej bez reklam i nie przerywa nam nic. Tak więc, Monika, bardzo Ci dziękuję za to. Ja oczywiście, słuchajcie, standardowo wrzucę link do ankiety, na końcu ankiety znajdziecie link do certyfikatu. Obserwujcie, to jest dość ważne, słuchajcie, obserwujcie na grupie Zainspirowani. Będziemy tam jakby... Będziemy komunikować, co będzie na finał, czyli 14, prawda? Natomiast Monika, jeszcze jedno pytanie mam z Facebooka, dobrze, które jest, czyli czy można napisać komentarz, a dopiero po jakimś czasie zwrócić pracę? Czy można takie prace hurtem wysłać? Już odpowiadam. Można hurtem, można wysłać i po jakimś czasie napisać komentarz, czyli można opublikować, czyli wysłać sam wynik do ucznia, potem odpublikować, dodać komentarz i tak też można w ten sposób. Natomiast no tak trochę może okrężną drogą, ale można. Okej. Okay. Nie wiem, o co chodzi dokładnie w pytaniu, ale wydaje mi się, że to jest to, co robiłam ostatnio, ponieważ zależało mi na czasie, w związku z tym najpierw wysłałam wyniki do uczniów, a za jakiś czas pododawałam im jeszcze komentarze. Czyli jakby odpublikowałam to wysłanie do nich, dodałam komentarz i jeszcze raz zakliknęłam zwróć do ucznia. Okej, okay. To słuchajcie, ja jeszcze tylko wspomnę, tak, oprócz ankiety, którą proszę, żebyście zostawili po sobie dobre słowo, między innymi dla Moniki. Monika też rzuciła link, gdzie można znaleźć w ogóle jej szkolenia. Możecie zaprosić Monikę do siebie do szkoły, teraz już może jeździć. Znaczy teraz to może nie, bo to już jest czerwiec, ona sama mówiła, że chociaż może byś się przejechał gdzieś, na przykład jak ktoś planuje jeszcze jakieś szkolonko rady pedagogicznej czy coś. Natomiast na jesieni... Okay. Czy jest jakaś opcja dostępu do płatnego nagrania szkolenia z Jenny z Moniką? Nie mogłam brać udziału w czasie, kiedy było. Masz taki dostęp? Raczej znaczy, to jest tak, że dostęp do nagrania jest dla tych osób, które wykupiły wtedy szkolenie, to one mają dostęp bezterminowo. Natomiast jakby nie sprzedajemy samego nagrania, bo uważam, że najpierw trzeba skorzystać z Moniką na żywo. Ale Joanna, słuchaj, obserwuj nas, pewnie na jesieni wrócimy z nowymi propozycjami, a Geniali też non stop się tam coś dzieje, więc naprawdę dość dużo tego, tym bardziej, że to był w sumie taki wstęp do samego Geniali. Jedyne, co mogę powiedzieć, że znów będzie wakacyjny Uniwersytet Genialny i zapraszam serdecznie, znów będzie trwał 5 dni, niezła imprezka była tam tym razem, więc zapraszam, tylko odsapniemy trochę po tym całym zdalnym i... A, trzeba te świadectwa wypisać i tak dalej i podejść do tego, jak to nasz słynny pan minister, take it easy, tak więc spokojnie. Natomiast słuchajcie, ja cały czas dążę do tego, żeby pokazać, zapowiedzieć temat, taki ostatni majowy temat i już, tak jak mówię, zbliżam się powoli do końca, ale będzie gościł... pewien pan u mnie, który już kiedyś gościł, straszny gaduła, tak jak ja. Jak kiedyś żeśmy siedli razem do na webinarze, to 3,5 godziny siedzieliśmy. To był jakiś horror. Natomiast teraz mam nadzieję, że będzie raczej horror. No może nie horror. Natomiast mam nadzieję, że będzie, słuchajcie, teraz ciut krócej, ale będzie równie ciekawie. Słuchajcie, szkolna strona, własny blog. Myśleliście kiedyś o tym, żeby stać się taką Moniką Kapuśniak? Słuchajcie, to jest szansa. Raczej Moniką to w życiu nie będziecie. Natomiast jest szansa, żeby stworzyć własną stronę lub bloga i słuchajcie, jako ten, który tutaj zawsze zarządza grafikiem, to sobie wybieram też takie tematy, które chciałbym ja poznać z tego pierwszego miejsca i nie wiem, czy wiecie, ale ja zawsze chciałem dowiedzieć się, o co chodzi z tą Joomlą. Znasz Monika Joomlę? Nie Joomla?
No to, a czy Joomla? No nie wiem właśnie, czy jak to, ale to nasz ekspert, który napisał jakieś tam książki, znaczy nie jakieś tam, tylko pisze książki z Joomli. Nie znam Joomli, Joomli. Ale wiem, że szkolna strona jest tak prosta w obsłudze, że naprawdę, jeżeli nie chcecie korzystać z zewnętrznych jakichś firm, które projektują takie strony internetowe, to szkolna strona to jest minuta trzy i każdy jest w stanie uzupełnić. Ale w Joomli? A szkolna strona jest w Joomli. I wiesz co, nie wiem, ja tylko mam sobie stronę. No widzisz, bo to jest kilka rozwiązań. Ja do tej pory poruszyłem się zawsze w WordPressie i HTML-u. Natomiast zawsze mnie ta Joomla interesowała i słuchajcie, Sławek obiecuje, że to jest proste. Tak więc zapraszam Was za tydzień o 20.15. Trzymam go za słowo i sprawdzimy, czy nie kłamał, słuchajcie, i czy można rzeczywiście taką stronę sobie tak łatwo założyć. A ja mam wrażenie, że to jest bardzo proste, naprawdę. To przyjdziesz, prawda? No pewnie, bo ja nie tylko tak na próbę tam weszłam i zobaczyłam, ale stwierdziłam, że szablony są przepiękne, a robienie tego to, byle tylko mieć informację, co tam trzeba wstawić i zdjęcie i załatwione. Tak więc ze Sławkiem widzimy się za tydzień. Katarzyna, jeżeli dostałaś nie swój certyfikat, a mówisz o webinarze pro, to czy tym, to raczej tak, wróćmy. Jeżeli webinar pro, to każdy raczej dostał swój certyfikat, bo takimi, jakie wpisaliście, było. Natomiast jeżeli tutaj bierzesz certyfikat, to tutaj wpisuje się imię i nazwisko, więc najlepiej sobie go pobrać i uzupełnić własnym imię i nazwiskiem. Teraz tutaj. Nie, to po prostu ktoś wpisał imię i nazwisko i się nie wykasował. Tak więc to tak działa. Jest udostępniony certyfikat, można go sobie uzupełnić, od razu pobrać, wydrukować albo ten. Ja zawsze preferuję ściąganie i dopiero uzupełnianie, ale mamy też takie osoby, które jednak wolą uzupełnić to online, dlatego też jest włączona możliwość uzupełnienia tutaj. Tak więc spokojnie. Tu akurat się wpisuję, bo na webinarach pro certyfikaty są generowane w zupełnie inny sposób i tam je przy zapisie od razu decyduję. Więc jeżeli ktoś się zapisuje, to tam wtedy pojawia się imię, nazwisko. No dobra, słuchajcie, na dzisiaj z Moniką to tyle. Przykro mi bardzo, ale mamy ramy czasowe, tak więc więcej niż godziny, że tak powiem, Moniki nie dopuszczamy na tych naszych webinarach, bo ona mogłaby gadać z 10 tak naprawdę i nie tylko... a w sumie może kiedyś taki maraton byśmy zrobili, ale to trzeba naprawdę chyba dużo kawy albo czegoś. Pozdrawiamy Wojtka, naszego stałego bywalca. Wojtek, mam nadzieję, że wpadasz za tydzień na Joomlę. Jak pobrać certyfikat tutaj? To jest taki haczyk, bo trzeba tam ankiety wypełnić. Jak dacie w Monice poniżej 5 gwiazdek, to nie ma certyfikatu, nie. Tam tylko i właśnie, słuchajcie, a właśnie jak wypełnicie ankietę i kliknijcie wyślij, to pojawi się po prostu komentarz, gdzie jest link do certyfikatu i certyfikat jest na dysku Google. I tam sobie można wyedytować, albo po prostu od razu pobrać i wyedytować na miejscu i wydrukować, ładnie powiesić w ramkę. A ja zachęcam do odwiedzenia mojej strony, mojego fanpage'a, niebawem pojawi się nowa ramówka szkoleniowa, dużo nowości, ale to tak jak mówię, trzeba chyba najpierw trochę odpocząć. I tak, i pamiętajcie, słuchajcie, obserwujcie i profil Fundacji Inspirujemy i grupa Zainspirowani, tam będzie przekazać informacje na temat grand finale. A w wakacje, słuchajcie, zapraszamy do Wrocławia, czyli obecnie rodzinnego miasta Moniki. Podobno nawet krasnala mają z nią postawić, tak więc tam się tak... Ja sama wyglądam jak ten krasnal, proszę cię. Tak więc gdzieś koło rynku pewnie staniesz. No ten, tak. Prawda? No pewnie, że tak. Dobra. Na dzisiaj to już tyle. Dziękuję bardzo. Odpoczywajcie i jutro, słuchajcie, trzymamy kciuki za wszystkich, którzy siedzą jutro w komisjach egzaminacyjnych. Co byście się nie podusili od maseczek, dłonie by wam się nie spociły od rękawiczek lateksowych albo nitrylowych, a za naszych ósmoklasistów, w tym moich, pozdrawiam moją klasę, trzymamy bardzo kciuki, żebyście dali radę. I pamiętajcie, egzaminy to tylko egzaminy, to nie jest najważniejsza rzecz w życiu. A ja nie mam ósmoklasistów, ale trzymam wszystko, co się da trzymać za córeczkę. I za syna Asi też trzymamy kciuki. O właśnie, bardzo dobrze, tak właśnie będzie. Dobra, dzięki bardzo za dzisiaj i do zobaczenia. Pa, pa, do zobaczenia.